Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale i widzowie, jestem oczywiście na Palionowie, na waszej ulubionej serii. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę zajść po jednego, jedynego w swoim rodzaju szefa Dave'a i razem z nim pośledzić Herobrine'a, zobaczyć co on tak konkretnie tam, że tak powiem, robi. Ja słyszałem, że on jakieś słowa wypowiada, jakieś straszne, jakieś zabijać, coś tam śmierć, jakiś kościotrup, nie wiem, ja już nie pamiętam co to były za słowa, ale wiem, że były. O, Bzyku akurat wyszedł z serwera, ale słuchajcie widzowie, ja mi się kończą ziemniaki, ja muszę sobie kilka ziemniaków więcej zabrać. Jak wiecie, ja tutaj mam na dole fabrykę takich ziemniaków, że mucha nie siada. Więc widzowie, ja koniecznie sobie tu zejdę, zabiorę kilka ziemniaków, a w tym czasie serdecznie was zaproszę na... Na wszystko was mogę zaprosić. Na mojego TikToka, bo wrzuciłem dzisiaj TikToka akurat do zielone, więc jeżeli ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam. Zapraszam was również na przykład na Palion Style'a, tam możecie sobie kupić, patrzcie. Tu mam akurat pod ręką zeszyt, dostałem od Pawła, widzicie, jaki elegancki zeszyt. Ale też możecie, i w sumie do tego was bardziej zachęcam, możecie sobie kupić, prawda, breloka mojego eleganckiego, tu, prawda, jaki brelok, pum, tak, coś takiego, nie? Mam ich tu więcej, jest też kubek, ale o tym wam, to już wam pokazywałem, no nie wiem, już nic nowego wam nie pokażę, na razie nie mam, a może kiedyś będę miał, to wam pokażę, ale możecie wejść na Palion Style'a i tam sobie zobaczyć, co jest nowego. Dobra, ja lecę po Dave'a, bo muszę z nim ogarnąć kilka rzeczy, ale w trakcie drogi tam, to jeszcze jedną rzecz, bo mi się przypomniało, mi się tak przypominają rzeczy, słuchajcie, wbijajcie na kanał lifestyle'owy, czyli na kanał vlogowy, ponieważ tam dzisiaj wleciał kolejny materiał, gdzie po raz pierwszy latałem dronem. Widzowie, dronem latałem, dzisiaj latałem dronem, więc musicie to koniecznie zobaczyć i za niedługo odcinek również z przemiany całego studia i również za niedługo backstage zielone, więc koniecznie tam wbijać. Dobra, lecę do Dave'a, on tutaj gdzieś powinien być, o, tam widzę, że jest na dole. Dobra, ja nie pukam, bo ja się czuję jak u siebie, jak jestem u niego, nie? Normalnie wchodzę tu, a on tam normalnie w skarbcu siedzi i robię mu ta. BU! O! Siemansko, ziomek. O, kiś. Ale nie mów tego! Dobra! Proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić. Dobra, słuchaj, czy jesteś dzisiaj, prawda, wolny? No. To bardzo dobrze, to się bardzo dobrze składa, ponieważ już nie jesteś, już jesteś zajęty przeze mnie. Okej, okay, co będziemy robić? Słuchaj, no ja... Ej, teraz zauważ, że tu dzisiaj tak podłoga zmienia. Dlaczego tak jest? Co to za design? Może nam to wytłumaczyć? Bo to tak miało być, wiesz? Bo tutaj u góry jest jasne drewno. Aha. A ona by tutaj nie pasowało tutaj jasne, wiesz? Ciemne. A, rozumiem, no, tak rozumiem, rozumiem. Czyli po prostu... Czyli tak, okej, okay, rozumiem. No, taki dobra, design. Słuchaj, chodź, lecimy do mojego laboratorium, bo musimy tam zabrać podki na niewidzialność. Z tego powodu, że... Dobra. Tak, tak, no to tak tylko dla bezpieczeństwa, wiesz? Ponieważ chciałem dzisiaj pójść do tego Herobrine'a, bo słyszałem, że on jakieś słowa mówi złe. Co? Jakie złe? A nie słyszałeś? No, czekaj, dobra, myślałem, że jakieś nowe, okej, okay, dobra, nie. Wiem, to słyszałem o tym, słyszałem. No, tam jakieś, dobra, właśnie dobra. Nie wiem, co tam konkretnie, tak, dobra, weź sobie tu jedną potę. Jedna nam starczy, więcej nie potrzebujemy. Dobra, mam. No i pójdziemy tam, ja na samym starcie chciałbym tam przyjść i w ogóle nie używać tej poty na razie, spróbować się tam, że tak powiem, wkraść jakoś, a jeżeli on będzie chciał wyjść z domu czy coś i gdzieś dalej pójdzie, no to nie ryzykujmy już i po prostu wypijmy tą potę, żeby no, móc go normalnie pośledzić, ale ja myślę, że ja przede wszystkim, mój cel na dzisiaj to chciałbym usłyszeć ten jego głos, bo ja nigdy go nie słyszałem jeszcze, nie? Ja tylko wiem, że on się odezwał, ale niby wiem, co powiedział, bo mi przekazali, ale nigdy go nie słyszałem, nie? Okej. Okay. Dlatego słyszałem. Ogarniemy to, ogarniemy to. Ogarniemy to. Jak szef z szefem! Ale nie wiem w sumie, bo czekaj, no po prostu, czekaj, bo tą poteczkę, stary. Mhm. Czekaj. To nie może być takie zwykłe wybicie poteczki. W ogóle, dlaczego my nie mamy takich ciosanych? Bo te ciosane mogłeś zrobić, one są ale lepsze. Ale te ciosane, one się nie dzielą na pół, jak my to rzucimy? Że ty masz wtedy 4,5 nie, jedna osoba dostaje 7 minut, a druga minutę. Ale wiesz, o co chodzi? Jest taka nostalgia w tym, że takie... I tak robiliśmy mega dawno kiedyś. A wiesz, co można było zrobić? Jakbyśmy mieli ten oddech smoka, to zrobić tak, żeby tu się ciągle tak jakby zrobił takie pole, w którym byłoby się ciągle ta pota by działała, nie? Że oddech smoka? To tak działa? No, nie? No. Bo ja nigdy nie... Do czego służy no właśnie, oddech smoka? Ja wiem, do czego on służy, ale ja go nigdy nie użyłem. Ale dlaczego to służy? Ja nie wiem. No, ten oddech smoka to co no, jakby smok wiem, rzuca taką kulę, ona się tak rozwala o ziemię, jest takie, takie fioletowe coś, no, nie? No. I ty wtedy jak masz potkę odpowiednią, znaczy tam po prostu jakąś masz tą, no, butelkę, możesz to zebrać. To fioletowe. Aha, i to jest oddech smoka. Oddech i to smoka. Później jak połączysz z jakąś potką, to masz coś takiego, że jak widzisz, jak ja teraz bym miał tutaj rzuconą potkę, wyobraź sobie, mam rzuconą potkę, no. Rzucam na tą świnię, pum. To ona by znikła i koniec. A tak, to jest to, że rzucasz i tutaj jest ciągle takie pole, że, nie że może ktoś na przykład po 2 sekundach wejść i on też zniknie. Że tam się utrzymuje ten efekt dłużej.
Aha! Nie wiesz, o co mi chodzi. Ja rozumiem, tak. Gdybym rzucił podkę na niewidzialność z tym oddechem smoka, to tutaj byłby efekt tego, że jest ta niewidzialność. I nawet jakby ja się spóźnił przed to, i tak dostanę niewidzialność. Tak, tak, tak. Bo to takie. I to fajne jest na truciznę, bo wtedy masz tak, że jak rzucisz truciznę, to nie jest tak, że ktoś dostaje ją, tylko ciągle ona na dupca, nie? Albo krzywdy, nie truciznę. Krzywdy jest najlepsza. Bo stary, wtedy w to wchodzisz i od razu pyk i deduwa. A ile czasu się to trzymie na ziemi wtedy? Z 5 sekund chyba jakoś. Okej, dobra. To mi się wydaje. No, takie. Dobra, słuchaj, bo my tu się rozgadali, nie? Normalnie szefy se pogadać musiały, ale my tutaj, my tu gadu, a tu robota czeka. A tu robota jest, no to prawda. Lecimy. Dawaj. Ty się tam na jakiś chamaku bujasz. Co to jest za gdzie jesteś? Tu, Dave'son, chodź, idziemy. I potę, stary, jesteś jeszcze blisko. Nie no, ale już piję. No dobra, w sumie wypijmy. Nie chcę się mu rzucić w oczy. Ja myślałem, że tam, że tak powiem, trochę na ryzyku podejdziemy, ale w sumie nie ma co nie ryzykować. Nie ma szans, człowieku. No dobra, dawaj, zobaczmy, co on tu kombinuje. Ej, on jest na górze, jest na górze. Otwarte drzwi są, stary. Ja wiesz, co mnie zastanawia? To jest najważniejsze pytanie tego domu. Dlaczego on jest tak często bez opieki? Zastanówmy się na tym kapeckę dłużej. Może dlatego, jak ja miał takiego syna, to raczej też bym nie chciał z nim za dużo czasu spędzić. Ej, co on zrobił? Patrz, że się schował tu. Ej, co on wchodzi? Jest jakiś mega dziwny. Ej, co? Ej, wszedł gdzieś, stary, widzisz to? Bo tu się dawałeś, o kurde. Co, ktoś bazę zrobił pod łóżkiem. O, nie, ze mną to numery, kurde. Nieraz ja to robiłem, że tak powiem, znam się na robocie. Dobra. Ej, ja wlazłem tutaj też do niego. Jestem niedobrze. Co ty mówisz? No wiem. No, poczekaj, bo ja tam nie wchodzę. O, widzę, że on chyba nie widzi. No bo co, on będzie chyba wychodził. Jak się stąd wychodzi? No właśnie nie wiem i tobie... Aha, dobra, już widzę, jak on z tego wychodzi. Dobra, proste. Powiedz mi, kiedy on pójdzie stamtąd, to ja pójdę też. No on trochę ma problem lekki, wiesz, z wyjściem. Dobra, ogarnął to. No, możesz... Czekaj, no bo on tutaj jest dalej na górze. Ale dobra, próbuj wychodź. A. Kurde. Czekaj. Czekaj, bo on tu jakoś kombinuje coś. To jest ryzykowne bardzo, co on tutaj kombinuje. Ty to otwierasz i zamykasz. Dobra, słuchaj, Ej, on tu coś słyszy, stary, on coś słyszy, bo on się cofa tak tutaj. Dobra, jestem, wyszedłem, ale nie było łatwo. Dobra, git. Jest. Dobra, on zszedł na dół, jest w łazience teraz. Czy będzie brał kąpiel? Bardzo dobrze, musi. O nie, wziął przycisk jakiś. Wszedł do wody i tak. Ja sobie postoję. Ale stary, co tu się kurczę dzieje? Dlaczego tu sobie jakieś takie nagle się jakiś podwieszany sufit tu zrobił? Widzisz to? Ja nie wiem, tu jest tam skrzynka w ogóle na końcu. Ja nie wiem, co tu chodzi, stary, tego wszystkiego nie było. Co tu się dzieje? To jest w ogóle... Znowu się bujesz na hamaku, stary. Ale daj mi spokój, stary, nie mogę się bujać na hamaku trochę, ja nie wiem. Stary, no dobra, w czym buję problem? Buję się ile wlezie, naprawdę. Stary, nie ma problemu. Dobra, ej, bo czekaj, bo on wyszedł. Jest na zewnątrz. No jest na zewnątrz. Chodzi sobie coś tutaj robi, kombinuje coś elegancko. Stary, mnie wiesz, co zastanawia ten placek też w ogóle nad tym domem, nie? Ten ale portal ten placek taki. To już jest swoją drogą, stary. To w ogóle to jest już jakieś takie lekkie przygięcie moim zdaniem. Gdzie on tak poszedł? O dobra, tu jest, dobra. Bawiło się to znikło, założył stary. Założył kurtkę i idzie gdzieś na spacer. Spalion style'a założył, widzę, że spalion style'em. Chciałem już zjeść. Jedz elegancko, jedz oczywiście. Czym chata bogata, tym się najedz, prawda? Dobra. A on idzie sobie do przodu. Idzie sobie do góry, prawda, elegancko. Tu prób, hop do góry, hop do góry. Stanął i się zatrzymał. Patrzy się z powrotem na swój dom się patrzy. Ale on ma takie dziwne ruchy, nie? On ma, on jest taki, jest w jakimś stopniu taki, nie, bym to nazwał bardziej, że on jest taki ekskluzywny w swoich ruchach. Aha. Trochę. A on się ciągle patrzy. O co mu chodzi? Kiwa głową, stary. Nie mam pojęcia, stary, nie mam pojęcia, na ten portal. O, stary, zobacz, co jest nad tym portalem! Aha! O kurde, ej, nie widziałem tego! Ej, kiedy to powstało? Co jest? Nie wiem. On tam jakiś posąg swój zbudował, stary, i to idealnie pod portalem. O co tutaj chodzi? Co nie tu się dzieje? Nie widziałem totalnie. O, on się na niego patrzy. Ewidentnie się na niego patrzy. No chyba tak, no chyba o to mu chodzi. Dobra, ogóle, nie, stary, to jest przerażające. Dobra, i co, on tak zastygł? O nie, ruszył się, poszedł. Stary, gdzie ty jesteś? Czyli po problemie. No ja jestem cały czas za nim. A, okej. Ej, to jest takie bezpieczne odległości, on się w ogóle nie odzywa, stary, on jest jakiś taki, on ogólnie cichy jest. Czyli niby mówi tam jakieś słowa, ale może on tylko tak wyjątkowo się odezwał, mimo może niespecjalnie jest skory do jakiejś rozmów. Bo się boi jeszcze, nie, wiesz. Tak. A ciekawy jestem, czy jakbyśmy się mu pokazali, to żeby się odezwał w ogóle. Ja myślę, że tego bałwana patrzę teraz, czy tą kaczkę. No kaczkę, to jest chyba kaczka, to jest bardziej kaczka niż bałwan. No, koło twojego bałwana to nawet nie stało.
I to dosłownie. A to miło słyszeć. No, no, to prawda. Widzisz tam osła na górze? Ten typ popadł. Osła? Czekaj. Osła nie. Co tam osioł robi? A widzę, a! Jezus! Dobra, ej, co ten Hirobaj kombinuje? On tu rozwalił jakieś bloki i... Dirta chyba wziął. On lubi Dirta? Nie no, stary, Dirta? To jest niemożliwe. Dirta! Ej, on, ale on jest dziwny w ogóle w swoich zachowaniach. Wziął tego Dirta, on coś odmierza, stary. Widzisz to? On coś, on liczy jakieś kratki. Dlaczego ten dzieciak się interesuje jakimś liczeniem kratek? Mi się wydaje, stary, że on tylko udaje takiego głupiego, a to jest jakaś inteligentna istota, wiesz? Też mi się tak wydaje, stary, my go w ogóle nie doceniamy. Nie. Mówimy, że to jest dziecko, ale to jest, kurczę, wilk w owczej skórze, tak mówię, jak mi się wydaje. Może to rozwala to drzewo. Ej, to drzewo w ogóle, co z tym drzewem jest nie tak? To jest takie drzewo małe, nie? Kiedy takie drzewa rosną? 4 na 4 brzozowe? Ja się zastanawiałem o tym, nie? Ostatnio, jak to urosło, jak to w ogóle powstało? Mi się wydaje, że ktoś to zbudował. No to na... No, chociaż... A zabrał drewno i zostawił. Teraz takie uszczerbione drewno, nie, brzydkie. Nie, to może Maro. Może Maro. Ej, on wlazł na piętro na górę, on wlazł na piętro na górę. Wchodzę do środka, idę ale za nim on... tam. Je... Kurde, stary, moim zdaniem jest, my tu w ogóle go. Nie powinniśmy być, bo jak rodzice zostawili samego, czemu my go szpiegujemy w ogóle? Stary, no może dlatego, że właśnie nie ma żadnej opieki i on kombinuje jakieś rzeczy, on odmierza jakieś dziwne rzeczy, chodzi po tym domu, ej, on szczerze to mam wrażenie, że tu sam mieszka, nie? Ja to bym chciał się dowiedzieć... Ej, co? Śmierć! Śmierć! Jest? Ej, nie, co on mówi? Słyszałeś to? Słyszę, o śmierć mówi, stary. Ja nie mogę. On wyszedł? Ale co tu ma znaczyć w ogóle? Ej, on coś jęczy, czekaj, on coś mówi dalej. Śmierć powiedział. Nie, dobra, ja sądzę. Ej, ja się boję go, nie? Ja się go boję. Ja sądzę, niby głos... Chcesz, to sobie sam czekaj, coś mówi. Nie, tak jakby się dusił trochę bardziej. Dobra, ja sądzę. Ja chyba też, nie wiem, czy jest... Nie, wmieszywaj mi w tę akcję, bo mnie zaraz upęta i będzie ze mnie, kurde, pusto. Wszyscy będą tutaj, nie, dobra, ja wracam z powrotem, dobra, nie, widzowie, jakoś ten odcinek. Fajnie. Usłyszałem to, co miałem usłyszeć, mnie to już znaczy, może nawet nie satysfakcjonuje, mnie to przeraża, ale powstał tam jakiś posąg i powstał ten portal, ja koniecznie muszę na następnym odcinku sprawdzić, co się kryje w tamtym posągu, bo mi się wydaje, że on nie bez powodu tam powstał. Widzowie, widzimy się na kolejnym filmie, dziękuję ci, Dave Sonie, za dzisiejszy tutaj, prawda, trzymaj się, obecność, Filipie. Widzimy się jutro, elo!